Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u jego sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej niby gołębica. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego kończy krótki, bo dwutygodniowy okres Narodzenia Pańskiego. Nie jest jednak tak, że jest to jakieś święto marginalne, gdzieś włożone na koniec, bo to święto jest kluczem, które otwiera nam cały przyszły, nadchodzący rok pracy, zbliżania się do Pana Boga i ma swoje niezwykłe znaczenie. Zrozumienie tego fragmentu dzisiejszej Ewangelii dla chrześcijan w pierwszych dwóch wiekach chrześcijaństwa było wielkim problemem, bo trudno jest połączyć dwa fakty. Z jednej strony, że Jezus jest bezgrzesznym Bogiem, a z drugiej strony to, że przychodzi nad Jordan, aby przyjąć chrzest nawrócenia, oczyszczenia z grzechów. Ale już w III wieku ojcowie Kościoła zauważyli, że to wydarzenie ma niezwykłe znaczenie i niezwykłą treść, bo ono streszcza całą historię zbawienia. Jezus nie przychodzi nad Jordan po to, żeby się oczyścić z grzechów, ale On przychodzi po to, żeby się utożsamić z każdym człowiekiem, żeby pokazać, że On nie brzydzi się nas jako grzeszników, że chce być z nami, że nas w żaden sposób nie odrzuca. On wchodzi w wody Jordanu, w te wody, gdzie ludzie zostawiali swoje grzechy, jako ten, który chce być blisko nas. Wchodzi w nie jak w otchłań, w królestwo szatana. Święty Cyryl Jerozolimski mówił, że wszedł do wody, związał mocnego. I to wydarzenie wejścia do wód Jordanu tak naprawdę zapowiada mękę i śmierć Pana Jezusa. Bo wtedy ostatecznie Chrystus wszedł do otchłani naszych grzechów. Ale to wydarzenie pokazuje też wielką radość i nadzieję. Bo to, kiedy Chrystus jest w wodzie, otwierają się niebiosa, modli się i zstępuje Duch Święty na niego. To jest zapowiedź nowego nieba. Otwiera się nad nim niebo. To niebo, które kiedyś zostało zatrzaśnięte przed Adamem, kiedy popełnił grzech, teraz na nowo jest otwarte. Jest otwarte nie tylko dla Chrystusa, ale jest otwarte dla każdego z nas, dla każdego, kto chce być razem z Chrystusem. I to święto Chrztu Pańskiego kieruje, powinno kierować nasze spojrzenia i pamięć w stronę naszego chrztu, w stronę pytania o to, co znaczy, że jestem człowiekiem ochrzczonym, czy jestem prawdziwie człowiekiem ochrzczonym. Bo być ochrzczonym to po pierwsze właśnie umierać dla grzechu. Powiedzieć sobie definitywnie, że nie jestem z tego świata, który do tego grzechu jakoś przyciąga. Że chcę umierać razem z Panem Jezusem dla grzechu. Ale to jest także wielka nadzieja. Nadzieja dla nas na zmartwychwstanie. Nadzieja na życie wieczne. I pytanie o to, czy ja mam prawo teraz wpatrywać się w otwarte niebo. Czy rzeczywiście jest tak, że powiedziałem już dość grzechowi, a patrzę w niebo. Chrystus mówi jasno, nikt nie może dwóm Panom służyć. Albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował. Albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy podjęliśmy już tą radykalną decyzję, że powiedzieliśmy jednoznacznie, umieram dla grzechu i chcę żyć dla sprawiedliwości. To pytanie o radykalność decyzji przebija przez tą całą dzisiejszą Ewangelię.